Dzięki powiedzenia cudze chwalicie, swego nie znacie, chcemy przekonać Państwa, że blisko, tanio i przyjemnie czas spędzić można również w powiecie radomszczańskim, zwłaszcza w taką pogodę jak dziś. Miejsc, które warto odwiedzić, jest naprawdę wiele. Dzisiaj w kolejnych odcinkach pokażemy te najciekawsze. Dotrzeć do nich można na wiele sposobów. Zaczynamy od rowerów. Powiat radomszczański to miejsce dla tych, którzy cenią sobie aktywny wypoczynek w bliskości z przyrodą. Coś dla siebie znajdą tutaj amatorzy spływów kajakowych, jazdy konnej w plenerze, czy też jazdy rowerowej. Jeżeli kochasz rowery, to powiat radomszczański jest miejscem właśnie dla ciebie. To tutaj z ogromną dawką adrenaliny możesz pozjeżdżać na downhillowych trasach na Górze Kamieńsk, potrenować kolarstwo szosowe, czy też wybrać się na rekreacyjną wycieczkę po lesie. Poprawia kondycję, kształtuje sylwetkę, nie zatruwa środowiska, jest tania, przede wszystkim relaksuje i daje wolność. Do jazdy rowerem chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Jadąc nim możesz się po prostu zatrzymać i zaspokoić swoją ciekawość. Dróg i ścieżek rowerowych w powiecie radomszczańskim nie brakuje. Amatorów tego sportu, zwłaszcza w wakacje, również, ale zanim wybierzemy się na jakąkolwiek wycieczkę, warto zastanowić się, jaki sprzęt wybrać. Rower to bardzo indywidualna sprawa i zależy od potrzeb jeżdżącego. Jeżeli będzie to kobieta, która chce typowo wybrać się na taką wycieczkę rekreacyjną po mieście, wybiera rower wygodny, komfortowy, rower retro. Mężczyźni najczęściej decydują się na rowery turystyczne, na kołach dużych, rowery wyprawowe. Jeżeli myślimy o wyjazdach takich typowo rodzinnych, musimy się nastawić na to, żeby te rowery rzeczywiście były rowerami wygodnymi i takimi mało awaryjnymi, mało skomplikowanymi, żeby nie sprawiały nam problemów. Sprzęt już mamy, teraz czas na porządną dawkę ruchu. Naszą wycieczkę zaczniemy od rodzinnej trasy rowerowej, która biegnie od Suchej Wsi poprzez okolice Strzałkowa. O tym, dlaczego warto się tędy przejechać, opowie nam pani Izabela Randak z Nadleśnictwa Radomsko. Pani Izo, dlaczego warto wybrać akurat tę trasę? Warto wybrać w ogóle się do lasu, a tą trasę warto wybrać dlatego, że projektując ją, myśleliśmy o tym, aby przejeżdżającym nią osobom pokazać bardzo różnorodne lasy, które mamy tutaj w okolicach Radomska. Nie zawsze wszyscy wiedzą, że las lasowi równy. Ludziom się wydaje, że las to las, a tak naprawdę ta trasa prowadzi od suchych, sosnowych borów przez mokrzejsze, takie liściaste, nawet można powiedzieć bagna, zahaczając nawet tutaj o nasz użytek ekologiczny, bardzo piękne, chronione zresztą miejsce, i przejeżdżając przez różnorodne grądowe i dębowe siedliska, także dzięki temu, przejeżdżając cały odcinek prawie 20-kilometrowy, poznajemy kalejdoskop wszystkich siedlisk, które dookoła naszego miasta mamy w lasach. Teraz odjedziemy dalej od Radomska w okolicy Żytna, bo i tam na miłośników dwóch kółek czeka wiele atrakcyjnych miejsc. Jakie miejsca na terenie gminy Żytno warto odwiedzić rowerem? Jednym z miejsc, które warto odwiedzić, jest miejsce, w którym się aktualnie znajdujemy. Jest to ścieżka edukacyjna między Ewiną a Żytnem. Kolejnym ciekawym miejscem jest Maluszyn. Znajduje się tam plaża, często uczęszczana przez osoby pływające kajakami. Również jest tam piękny, zabytkowy kościół, szkoła. I kolejnym ciekawym elementem dla fanów przyrody jest rezerwat Dębowiec, znajdujący się między Pierzakami a Silnicą. W takim razie serdecznie zapraszamy. Pozostajemy w gminie Żytno. O walorach przyrodniczych pobliskich torfowisk i lasów opowie nam pan Sebastian Ojrzyński z Nadleśnictwa Gidle. Możemy zobaczyć miejsca, które są cenne przyrodniczo. Są to torfowiska,
Są one w tej chwili objęte statusem obszarów Natura 2000 ze względu na bardzo rzadkie rośliny, które tutaj występują, ze względu na cenne siedliska wodno-błotne, bo to było główną ich przyczyną. Mamy tu taką mozaikę właśnie siedlisk borowych, ale wśród nich w dolinkach, w zagłębieniach są właśnie te torfowiska. Mamy takie wąskie spektra roślinności, które kojarzone są właśnie z roślinnością torfowisk wysokich, czy torfowisk niskich lub przejściowych. I te rośliny, to chociażby takie jak tutaj widzimy w tle pływające grzybienie białe, grążele żółte, również te pokrywy torfowca, a na nim rzadkie rośliny, takie jak chociażby rosiczka. Ścieżek rowerowych w powiecie radomszczańskim jest dużo więcej, chociażby te w gminie Ładzice, gdzie znajduje się przyrodnicza ścieżka rowerowa od szkoły do szkoły, czy te na Górze Kamieńsk. Na miłośników dwóch kółek czekają tu trzy kilkunastokilometrowe trasy rowerowe o charakterze rekreacyjnym z przepięknymi widokami. W zależności od umiejętności można korzystać z trasy czerwonej o długości 18 km, najdłuższej i najtrudniejszej, żółtej o długości 7 km trudnej i najłatwiejszej trasy niebieskiej o długości 12 km. Drogi powiatu radomszczańskiego polecamy nie tylko amatorom jazdy na rowerze, ale też zawodowcom. Myślę, że najlepiej jest zacząć od zakupu dobrego roweru. To jest podstawa. Do tego dobra motywacja, szczere chęci i możemy jechać. Kolarstwo szosowe na terenie powiatu radomszczańskiego i nie tylko uprawiają również panowie z grupy Dario Team. Witam serdecznie. Jak często panowie się spotykają? Dzień dobry. Spotykamy się 3 razy w tygodniu. Jest to wtorek, czwartek i niedziela. We wtorek i czwartek jeździmy krótsze dystanse z racji tego, że dysponujemy czasem tylko po południu. Natomiast w niedzielę wybieramy się na dłuższe wycieczki. Przeważnie jest to Jura częstochowska, ale dojeżdżamy też tutaj drogami powiatowymi. Czasami, jak jest pogoda mniej stabilna, to wtedy tutaj w koło Radomska wybieramy sobie trasy o lepszej nawierzchni. W powiecie radomszczańskim warto zobaczyć, do których miejsc warto wybrać się rowerem. Generalnie to chyba najbardziej samo Radomsko, prawda? To jest całkiem ciekawe miasto. Natomiast słaba wyrozumiałość kierowców powoduje to, że jednak my wyjeżdżamy poza miasteczko. No często w kierunku Krzętowa, Wielgłomłyn, Żytna. To jest taka okolica troszeczkę spokojniejsza, gdzie ruch samochodów jest mniejszy. Stawiamy też na bezpieczeństwo. Dołącza do nas często jakiś nowy kolarz, którego staramy się nauczyć takich zasad bezpiecznego ruchu. Ekspertami od wycieczek rowerowych po powiecie radomszczańskim są także członkowie klubu rowerowo.pl. Gdzie warto się wybrać w powiecie radomszczańskim, jeżeli chodzi o trasy rowerowe? No, miejsc jest na pewno wiele, natomiast jeżeli chodzi o takie atrakcje, no chociażby Góra Kamieńsk, na pewno jedna z najbardziej rozpoznawalnych w naszym powiecie. Kolejne, na przykład można jechać w okolice Przedborza, gdzie mamy przedborski park krajobrazowy.
No myślę, że jest gdzie się tutaj rozejrzeć. A pan jakie trasy poleca? Przede wszystkim takie trasy, na które nas stać, jeśli chodzi o nasze możliwości, czyli powiedzmy, tak jak my już jeżdżący kilka lat, powiedzmy, dosyć regularnie, możemy sobie wybierać trasy i długie, takie rzędu nawet do 100 km i ponad. Więc tutaj już kolega wspominał, że to są Góry Przedworskie czy Góra Kamińsk. Ja bym powiedział, że generalnie możemy się poruszać tak wzdłuż Warty, jak gdyby, która jest naprawdę ciekawą rzeką. Są takie ciekawe zakątki, zakola, różnorodne drogi mamy. A jak rozpocząć swoją przygodę z rowerem? Jak się do Państwa przyłączyć? Myślę, że swoją przygodę z rowerem każdy już kiedyś zaczął, przynajmniej w dzieciństwie. Natomiast jeśli się chce z nami pojeździć, to wystarczy przyjechać w niedzielę na zbiórkę pod fontannę. Jeśli ktoś się czuje na siłach przejechać kilkadziesiąt kilometrów na jakiś tam rower, zapraszam. Nieważne, czy jeździmy rowerem zawodowo, czy dla przyjemności, najważniejsze, że wybierając ten sport dbamy o zdrowie i środowisko. A raz do roku możemy wygrać też cenne nagrody, w tym nowy rower dzięki Starostwu Powiatowemu w Radomsku, które organizuje akcję Dzień bez samochodu. Mam nadzieję, że namówiliśmy Państwa do wycieczek rowerowych po powiecie radomszczańskim. A już w kolejnym odcinku W podróż wybierzemy się kajakiem. Zapraszamy serdecznie.